trochę inaczej niż dotychczas prowadzi mnie ta dzisiejsza liturgia słowa proroctwo Izajasza sam początek pierwszy rozdział chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi pan choćby wasze grzechy były jak szkarła jak śnieg wybieleją choćby były czerwone jak purpura staną się białe jak wełna tak jakby człowiek chciał się kłócić z bogiem że mu pan nie odpuści że nie przebaczy że nie zapomni że no właśnie że nie jest zdolny do miłosierdzia Posądzać Boga, że nie jest zdolny do miłosierdzia, kłócić się z Panem, że nie dotrzyma słowa, że nie uwolni. Ogromna pokusa, pokusa, która dotyka człowieka, gdy wchodzi w grzech, w śmierć, gdy staje się Panem i Bogiem dla siebie, albo inaczej, i to chyba jest bliższe rzeczywistości, gdy staje się poddanym namiętności, pokus nawet samych demonów. Bóg mówi: przyjdź. Przekonasz się o miłosierdziu, nawet jeśli nie wierzysz, nawet jeśli ci się wydaje, że nie jestem do tego zdolny, nawet jeśli oskarżasz mnie o najgorsze rzeczy w Twoim życiu. Przyjdź, przyjdź i poznaj prawdę. Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii też mówi o poznaniu prawdy. Mówi o tym, że nie poznali prawdy ci, którzy są najbliżej, którzy siedzą na katedrze Mojżesza, którzy mówią tylko o prawie, ale nie o prawdzie. Którzy wiążą ciężary, sami są związani ciężarami i każą siebie nosić. Może ktoś już nie może ciebie znieść, może nie jest zdolny do tego, by nieść twój ciężar. Może dziś trzeba właśnie tego, żebyś się od tego uwolnił, żebyś kogoś od tego uwolnił, żeby Bóg ciebie uwolnił od twoich ciężarów. Pomyśl o tym. Największy niech będzie sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A ten, kto potrafi się poniżyć, kto potrafi być prawdziwym, kto się poniży aż do wyznania prawdy, do szczerości, do odkrycia wszystkich swoich tajemnic przed Bogiem, ten będzie cieszył się chwałą. Oby cię Bóg wywyższył, obyś był prawdziwy przed Nim. Może to dziś jest Ci potrzebne. Uwierz, że ma dla ciebie miłosierdzie. On. Ma dla ciebie miłosierdzie.